Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Dzisiaj kolejny już raz w tym czasie świątecznym słuchamy tekstu o Słowie wcielonym. Tekstu, który pochodzi z prologu Ewangelii Świętego Jana. Wsłuchajmy się raz jeszcze w jego treść. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Tekst, który słyszeliśmy, jest zapewne wszystkim nam dość dobrze znany, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj odczytali go raz jeszcze, patrząc przez pryzmat czytania liturgicznego, drugiego czytania z listu świętego Pawła do Efezjan. Możemy odnieść wrażenie, że święty Paweł mówi o tym samym, co święty Jan, ale jednak z innej perspektywy patrząc. Ta perspektywa Pawłowa i Janowa przy zestawieniu razem dają pełen obraz, tak myślę, tego, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Święty Jan rozpoczyna swoją Ewangelię takim zdaniem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Nie ulega wątpliwości, że święty Jan mówi w tym miejscu o Synu Bożym, drugiej osobie Trójcy Świętej, o tym, który został zrodzony z Ojca przed wiekami, zanim świat powstał. I święty Paweł mówi coś podobnego, ale nie mówi tylko o Słowie Bożym, nie tylko o Synu Bożym jako drugiej osobie Trójcy Świętej. Zobaczcie. W Nim, w Chrystusie bowiem, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Święty Paweł chce nam powiedzieć, że jeśli mówimy o przedwiecznym Słowie Ojca, o Logosie, Chrystusie, który istniał przed założeniem świata, to możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że my także w jakimś sensie istnieliśmy przed założeniem świata. Owszem, nie fizycznie, ale jakby w Bożym sercu, w Bożym zamyśle. Już w tym przedwiecznym Logosie było jakby wpisane Twoje imię, Twoja osoba. Pan Bóg już wtedy pragnął Ciebie, Twojego życia, tej całej historii Twojego życia. Nawet jeśli wydaje Ci się ona bardzo słaba, bardzo zagmatwana, czasem pełna bólu i rozczarowań, Bóg wybrał Ciebie przed założeniem świata. I to jest pierwsza myśl, jaką, tak sądzę, warto się ucieszyć na progu tego nowego roku. Ten nowy rok jest tak naprawdę kolejnym etapem wielkiej Bożej historii zbawienia. I to jest jakaś dobra nowina, którą Kościół nam dzisiaj ogłasza. Jest, nasze imiona zapisane są w Panu Bogu już od początku. Nie jesteśmy przypadkowi, nie jesteśmy tylko jakimś punktem we wszechświecie. Nawet jeśli fizycznie, owszem, jesteśmy tylko pyłem w ogromnym wszechświecie, to jednak w sercu Bożym mamy swoje bardzo ważne miejsce. Jesteśmy przez Pana Boga wybrani, zanim cały wszechświat powstał. Jest jeszcze jeden element tej teologii Bożego Narodzenia w wydaniu świętego Pawła i świętego Jana, w którym ci apostołowie są zadziwiająco zgodni. Chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle Jezus przyszedł na świat. Zobaczcie, jak wyjaśnia to święty Jan. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A zobaczcie, co na ten temat ma do powiedzenia święty Paweł. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym.
Zauważcie, że obaj ci apostołowie wyjaśniają, że sensem przyjścia na świat Jezusa jest to, abyśmy my stali się dziećmi Pana Boga. Jezus dlatego staje się człowiekiem, byśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi. On jest jednorodzonym Synem, a my jesteśmy dziećmi przybranymi. Co prawda apostołowie nieco inaczej wyjaśniają, w jaki sposób nimi się stajemy. Święty Jan akcentuje to, że mamy uwierzyć w imię Jezusa Chrystusa, a więc mamy przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Natomiast święty Paweł akcentuje darmową łaskę Pana Boga. To z tej wolnego wyboru Bożego i z darmowej łaski samego Boga stajemy się Jego dziećmi. Ale sensem Bożego Narodzenia według tych obu apostołów jest to, abyśmy my stali się dziećmi samego Pana Boga. Gdy rozpoczynamy ten nowy rok, pomyślmy może o tych dwóch sprawach. Po pierwsze o tym, że jesteśmy przez Boga chciani, wybrani jeszcze przed założeniem świata, a więc całe nasze życie jest zamknięte w sercu Pana Boga. A po drugie pomyślmy o tym, że właśnie w tym nowym roku mamy jeszcze bardziej stać się dziećmi Bożymi i w ten sposób będziemy realizować Boży plan względem nas. Jeśli jeszcze bardziej przyjmiemy Jezusa, jeśli bardziej stanie się On dla nas Panem, a Bóg Ojciec stanie się jeszcze bardziej dla nas Ojcem, a my dla Niego dziećmi. Na radosne przeżywanie tej niedzieli i całego tygodnia niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.